Dzień dobry, Vlogmas, dzień 24, czas zacząć. Ja tylko świątecznie, czapeczka jeszcze nie ogarnięta, jak widzicie, ale mamy godzinę 9, ja jeszcze troszeczkę mam do zrobienia, więc na razie domowy wiec jakiś tam, może nie ma dużo, bo tylko jeszcze muszę bigos. Zobaczycie też przepis na karpatkę bezpieczenia i polecam wam ją raz jeszcze z czystym... z ręką na sumieniu, na sercu, z czystym sumieniem. Dobra, bo już się zaczynam motać, także kochani, bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Najpierw otworzę kalendarz od Reni, ponieważ są tutaj dwa okienka, czyli otwieramy 24 i 25. I znowu ciężko. O! Tutaj mamy zawieszkę w 24 okienku, zawieszka, laseczka, a tutaj są kolczyki. I 25, ale widzę, że 25, dobra, zobaczymy. O, 25 tutaj są kolczyki, a tutaj mamy zawieszkę. Tylko tak patrzę sobie po tych... A nie, właśnie, bo ja myślałam, słuchajcie, że... Jak była taka kartka, że nie ma tej zawieszki całej, a to się okazuje, że jest. Tylko dziwne jest dla mnie to, w tym nie, no 25 jest okienek, nie ma 26, że jest ta srebrna taka posrebrzana zawieszka, a nie ma tej pozłacanej, więc to tak dziwnie, nie wiem, czy to będzie jakoś współgrało, w każdym bądź razie dzisiaj sobie albo wezmę jeszcze te kolczyki, gwiazdeczki, albo może jakieś inne, chociaż fajnie choinki by było założyć. Zobaczymy, albo takie, chociaż te kokardki mi się bardzo podobają. Zobaczymy. W każdym bądź razie tak prezentuje się cały kalendarz. 24 od dziewczyn mamy, tak, i też znowu otworzę, do was wrócę. To ja już jestem, słuchajcie, pierwsza, mamy czekoladę mleczną, tutaj mamy, co to jest? Czekolada mleczna z mleka alpejskiego, z białą czekoladą, uwielbiam tę czekoladę, uwielbiam po prostu, słuchajcie. I tutaj mamy co? Tadam. Zestaw szklanka z pokrywką i złotą łyżeczką, słuchajcie. To jak wygląda, zaraz wam pokażę. Ładnie, z taką koroną. Jest złota łyżeczka, już nie będę teraz tego otwierała. I ale jaka fajna, taka nietypowa, słuchajcie. Oczywiście herbatka w środku, żeby można było ją zaparzyć. No taki to powiem wam, że jeszcze nie widziałam, aż jestem zaskoczona, bo takiego rodzaju szkła nawet nie widziałam. Także pięknie. Ile to ma, słuchajcie, pojemności? Zaraz, a już jak ja wyjmę, słuchajcie, to już nie da rady tego włożyć. Da radę, dobra. Tak zerkam i zerkam, ile to ma pojemności? A 0,45. Szklanka Orian z różową pokrywką i łyżeczką. Super, słuchajcie, naprawdę bardzo fajna. Bardzo piękna, piękna. I 24 od Moniki. I 24 od Moniki. Zobaczymy, czy faktycznie kryje się, kryją się tutaj nożyczki, ale wydaje mi się, że chyba raczej nie. Po prostu ja się przez cały vlogmas do tego, słuchajcie, nie przygotowałam, żeby... Ale tak jak mówię, Monia super przygotowała pierwsza karteczka i łatwo się to wszystko tak naprawdę otwierało. Przyszedł czas na prawdziwy odpoczynek. Ta Milusia Podusia na pewno ci to uprzyjemni. Już słuchajcie, Monia, żeby było śmieszniej, jak ja wybierałam dla ciebie tę poszewkę na poduchę, to miała być właśnie też ta czerwona. I w momencie, kiedy akurat weszłam, coś tam miałam do załatwienia, musiałam wyjść i już nie mogłam wrócić do Pepco. I wyobraź sobie, że już jak wróciłam tam godzinę czy dwie później, nie było w ogóle tych poszewek. Także naprawdę jestem, one są
przecudowne, ja też bardzo je lubię. Także widzę, że się zgrałyśmy, jeżeli chodzi o zawartość naszych kalendarzy. I ja, kochana, Tobie z całego serducha dziękuję za to, że wymieniłyśmy się tymi kalendarzami. Jestem bardzo zadowolona z okienek, które dla mnie przygotowałaś. Odliczanie z Tobą to była czysta przyjemność. Odliczanie do świąt razem z Wami, z moimi subskrybentami, to była również przyjemność, za co Wam dziękuję. Dziękuję Wam za to, że byliście przez ten czas ze mną, nawet jeżeli ktoś nie był przy każdym vlogmasie, ja to doskonale rozumiem i nie mam o nic żalu ani pretensji. Także naprawdę gorąco, gorąco Was ściskam i dziękuję z całego serducha, że byliście. Cóż, dzisiaj jest taki ważny dzień, ale powiem Wam, że... albo może jednak nie będę tego mówiła, zostawię to już dzisiaj dla siebie, może po świętach Wam to powiem. W każdym bądź razie, tak, ja jeszcze chwileczkę pójdę, ogarnę bigos, bo wczoraj się okazało, że jest za kwaśny, więc dokupiłam świeżej i muszę to teraz jeszcze jakoś zgrać. Miało być paszteciki, ale już chyba mi się po prostu tamta kapusta... zrobiłam błąd, bo mogłam faktycznie w osobny garnek wziąć kapustę. Ona szybciej by mi się ugotowała niż tutaj z całością, no ale cóż. I jeszcze Wam miałam pokazać moje centrum dowodzenia, to za chwileczkę też Wam pokażę. Także ja, kochani, raz jeszcze Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, że jesteście ze mną, że wspieracie mnie. To naprawdę dużo, dużo daje. A teraz pokażę Wam moje centrum dowodzenia przez te 24 dni. Tak wygląda zatem moje centrum, słuchajcie, dowodzenia. Tu są wszystkie rzeczy. Tu gdzieś kosmetyczne są pochowane. Jeszcze miałam herbatkę zanieść, zapomniałam. Wszystko naprawdę, słuchajcie, tutaj się znajduje. Takie moje małe centrum dowodzenia. Naprawdę. Tak to wygląda zza kulis. I jedna karpatka bezpieczenia już gotowa. Jeszcze tylko muszę podociskać tutaj te groszki ptysiowe. Tak jak mówiłam, groszek ptysiowy. Ja mam tutaj, słuchajcie, już Wam mówię ile, 125 gram. Ale ja mam takie opakowanie na takie naczynie żaroodporne. Góra, dół położyłam i... tu robię taką jeszcze blaszkę, więc z tego opakowania 125 gram, które Wam pokazałam, najpierw wysypałam sobie na tą dużą blaszkę, a później właśnie na to naczynie żaroodporne. Naczynie, blaszkę, cokolwiek macie, wykładacie papierem do pieczenia. Ja tutaj wyłożyłam sobie całe, żeby było mi troszeczkę łatwiej wyjąć z tego naczynia żaroodpornego. W tamtej blaszce mam tylko spód wyłożony, bo ona jest odpinana, więc będzie mi łatwiej to ogarnąć. Tak, także na spód wysypałam groszek ptysiowy. Tu akurat mam taki krem, słuchajcie, karpatkowy bez gotowania w 5 minut. Ja go kiedyś kupiłam. Nie no, data, słuchajcie, jeszcze jest dobra, bo marzec 2023. I tutaj dodajemy tylko mleko. Do tego opakowania 400 ml mleka ubijamy na najwyższych obrotach około 2,5 minuty ubijałam, miksowałam, także tę masę przekładamy na groszek ptysiowy i na tę masę karpatkową, na ten krem karpatkowy kładziemy znowu warstwę tego groszku ptysiowego. Ja tak jak mówię, jeszcze muszę gdzieś tam podociskać, powiecie, żeby to było miało ręce i nogi, i do lodówki. Jadam na całą noc, a mamy godzinę 20 za chwilę, także ja jeszcze, słuchajcie, zrobiłam sobie kawę. Kawka zrobiona, słuchajcie, ona już jest zimna, bo już chyba z pół godziny stoi. I tak jak mówię, robię dwie takie karpatki, jedną już mam, więc tę zabiorę do mamy. A w tej blaszce zostawię chyba nam, jeszcze muszę ubić krem właśnie. Bo jeden miałam, tak jak pokazałam Wam, krem karpatkowy bez gotowania w 5 minut, a drugi miałam taki tradycyjny krem budyniowy i tutaj potrzebne jest po wystudzeniu. Normalnie ten krem robimy z mlekiem, tak jak zwykle. Mleko gotujemy. W osobnym naczyniu rozrabiamy w niewielkiej ilości mleka ten krem, później całą tą zawiesinę wlewamy do garnka z mlekiem, jak już się glam gotuje, mieszamy, powstaje taka
taki kremik budyniowy, do tego trzeba to ostudzić i dodajemy 250, tu jest masła, ale ja dam chyba troszeczkę mniej tego masła. Ono wtedy takie, może będzie inne, no nie wiem, no zobaczymy. W każdym bądź razie prosty, szybki, słuchajcie, przepis naprawdę nie wymaga jakichś mega umiejętności. I chyba nie dodałam, że na sam koniec, już jak wyjmiecie z lodówki, tak jak mówię, ja wstawiam ją na całą noc, ale dobre 2 godzinki, jeżeli nie macie czasu tak długo czekać, to na te 2 godzinki dobrze by było to włożyć, żeby ta, wiecie, masa stężała, żeby to się schłodziło. I na sam koniec posypujemy cukrem pudrem. I to wszystko. I tak jak widzieliście, karpatkę, którą robiłam wczoraj, dzisiaj już mamy, jak wiecie, 24 grudnia. Karpatka bez pieczenia była całą noc w lodówce i zobaczcie, ona pięknie się zsiadła. Bez problemu, słuchajcie, bez problemu, coś chciałam powiedzieć, będzie można ją wyjąć, tylko rada taka, że na przyszłość, bo ja robiłam też to szybko, każdy ten groszek ptysiowy dobrze dognieść do tej masy, bo tak jak widzicie, tutaj u mnie są niektóre luźne, ale to wiecie, to w niczym nie przeszkadza, to i tak się posypie później cukrem pudrem. Chodzi o sam fakt, że po prostu najlepsza też byłaby taka blaszka prostokątna, bo można wtedy w rządku układać. Ja wiem, że to mozolne i tak dalej, ale wtedy może też i łatwiej będzie się kroiło, chociaż to nie ma znaczenia, słuchajcie. Także tak wygląda ta blaszka, a tutaj ta, której się bałam, bez problemu będzie można również, słuchajcie, to wyjąć, także nawet jeżeli ktoś by robił w takim naczyniu, to właśnie tutaj wsadzić, wtedy wyjmujemy za te brzegi, dlatego lepiej jest mieć nadmiar tego papieru i czymś, wiecie, podwadzić, po prostu przełożyć wtedy na talerz. Naprawdę, słuchajcie, ona jest obłędna. Także jak ktoś jeszcze nie robił, to róbcie i powiem Wam, że jak będę miała ochotę na karpatkę, to tylko taką, tylko w takiej wersji, bo mogę sobie zrobić, słuchajcie, w małe, wiecie, podzielić każdemu nawet, że każdy będzie miał swoją porcję i bez pieczenia, bez pierniczenia, bez tego oczekiwania i krem tylko ten w 5 minut. Nic więcej.